Z każdą chwilą coraz bardziej doceniam kunszt Davida Cage'a. David Cage pod postacią Jody, graną przez Ellen Page, stworzył kobietę Chrystusa. Co tym razem pójdzie źle, zapraszam. Co za kreskówka jesteś, wie? Bo się już powtarza. Nie idź tak blisko, sobie oczy zepsujesz. Wstaję niestety. Nie mogę sterować kamerą. Tak, Kapitan Planeta. To jest coś polskiego może. Pomęczymy tego kolorowego. O, co to? Wzór na kondensator. To jest wzmacniacz. Pokaż. Tylko nie, to nie ma tranzystorów. Nie widzę stąd, kurde. Teraz coś widać lepiej. Nie ma. Coś dziwnego oni tutaj robią. Coś bez sensu robią w sumie, tak teraz patrzę, jakiś prosty durny układ. Okej, oni tu pracują. Tam są diabły, tu jest tylko jeden diabeł. Halo. Nathan, jestem zmęczona, możemy już iść? O rany, jest już tak późno? Przepraszam, byłem totalnie pochłonięty pracą. Wiem, że jesteś zmęczona. Hej, dziś rano kupiłem ci książkę. To teraz wskakuj do łóżka, a ja ci ją poczytam. Tak, proszę. Zostawiłem ją w drugim pokoju. Może ją przyniesiesz? Ja w tym czasie dokończę pracę i będziemy mogli iść, okej? Jasna sprawa. Jasna sprawa. Jest na drugim końcu bazy. Ukryłem ją w lodówce. Nigdy nie znajdzie. Mały skurczysyn. Mała, głupia pindo. Idź teraz, będziesz szukała tej książki, cię zeżrą duchy i w ogóle. Tak to jest zlewać dziecko, które jest paranormalnie ten. Dobra, czyli idziemy po książkę. To jest quest. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, to jest przed tym polowaniem innych duchów. Po, zaraz, obok. Może Aiden przyniesie? Aiden? No. Dobra. Gdzie położył książkę? Ham. W sejfie. Nie spodziewałem się tego, że gra mnie czymś nagrodzi tutaj. Nie wiem, czym jest bonus, ale jestem niezmiernie tego ciekaw. No okej. Przestań, Aiden. To nieśmieszne. Jest. Różowa książka. Aiden? To jesteś ty, prawda? Zaraz, czy ja idę w tym kierunku? Czy to jest metr od tych gości? Cześć.
Słuchaj, ta bajka... Znalazłaś ją. No to teraz możemy sobie razem poczytać bajeczki. O matce, która zarażnęła swoje dzieci i wypiła jej krew. Jody? Wszystko w porządku? Pobladłaś. Słuchaj, ona wygląda na kompletnie padniętą. Nathan, połóżmy ją spać. Ja ją będę trzymał. Tak? Tak, chwila. Nathan, do ciebie. Nathan Dawkins. Kate zbudował napięcie, nie psujmy tego. Coś się stało? Moja żona. A razem z córką wracały od mojej mamy. Aha, teściowa. Samochód. Pijany kierowca. Nadjechał sprzeciwka. No i autokasko niewykupione i... Nie żyją. A teraz nie żyją. Dobra, się wystraszyłem, to jest jakaś stara historia. Jody, położymy cię do łóżka. Nathan, zostań tu. Zaraz wracam. Chodź, Jody. Smutni ludzie. Czyli to był rozdział, bo to nic chyba nie stanie już, tak? Samotna pierwsza noc, pierwszy wywiad, impreza, rozstanie. Teraz misja, bo jesteśmy przed po kolacji, jest misja. Jamal Sheikh Sharif. Naprawdę bardzo niebezpieczny watażka. Dowodzi wieloma bojówkami, które kontrolują kluczowe dzielnice tego miasta. Blokują naszą pomoc humanitarną. Musisz znaleźć Jamala i zabić go. Przemieszcza się dwa razy dziennie. Ostatni raz widziano go w hotelu Zenaki, to tutaj. Pewnie już go tam nie ma, ale to jest dobry punkt wyjścia. Działasz w pojedynkę. Unikasz potyczek z wrogiem, zero wsparcia. Eliminujesz cel, aktywujesz lokalizator i czekasz, aż cię ewakuujemy. Musisz z tym wszystkim zdążyć przed świtem. Ostatniego schwytanego Amerykanina ciągnęli jeepem przez miasto. Na jakimś kutrze znaleźli jego głowę i nogę. Kiepska sprawa. Przykra sprawa. Chciałem się kawy napić, bo była taka ikonka, ale widzę, że nie mogę. No to trzeba chyba... wstać. Wrócę, zanim połapią się, co się stało. Uważaj na siebie, Jody. Martwię się o ciebie. To było... No masz, Misiu. Jak nam to patrzą przełożeni? Na romans w pracy nigdy nie był dobrze widziany, ale spoko. Olifre, nie mam, nie chcę... Jeszcze trochę czasu, prawda? Chodź. Okej. Powodzenia, Jody! Skoczyłem. Makijaż nie jest jakiś taki do dupy? Ja nie znam się na tych kamuflażach miejskich.
O, o. Unikasz potyczek z wrogiem. Zero wsparcia. Sprawdź, czy nie ma tu żołnierza. Jak są, to przerób ich na frytki. Więc walczymy chyba z dzikusami. Nie wiem. Nadzieję się po... Jest diabeł. Boże, kamera mnie zabije kiedyś. Metal Gear Solid. Hej, hej, murzynku. Co dzikusie? Okej, gdzie on się patrzy? Nie widzę niestety w tym momencie. O nie, buty są tutaj. Murzynek jeden położony. Gdzieś tu łaziło drugie murzyńskie nasienie, ale coś się ustało. Tak, Hitman to Souls. W sumie to nie wiem, gdzie mam iść, na tą sprawę. Tego rozbebeszymy dosłownie. Czy to nie jest tak, że ja chcę tych czarnych rozwalać? To gra mnie zmusza do rozwalania czarnych. Ja bym się z nimi zaprzyjaźnił. No ale teraz. Gdzie trzeba iść? Tu jest ciemno. Halo. Aha. Podejrzewam, że zlamiłem, no ale niestety. Ciężki żywot QTE. Jezu. Czy mam przejść przez tę dziurę? Ostatni raz widziano go w hotelu Zenaki, to tutaj. Może coś znajdziesz. Kiedy koniec tej gry? No to już jest endgame, to już powinien być koniec. Hotel Zenaki. Tylko mi to nic nie mówi, jestem tutaj pierwszy raz w życiu. Odprawa była bez sensu. Czy to nie był jakiś kościół? Nie, jakaś hala. Wiesz, kto wie. Hotelu szukaj. No łatwo mówić, raz, że jest ciemno, dwa, że sterowanie jest toporne. Jeszcze kawałek. Co to znaczy jeszcze kawałek? Nie rozumiem. A mogę się wreszcie oddalać daleko, tak? Nie, tu jest koszmar. Farma była spoko, była jakaś zagadka. Tu jest, zrobili MGS-a
jest tak słaby, że teraz chyba nie wydolę z tą misją, niestety. O! Czy to jest to? Ajdelaj, proszę, pomóż mi szybko. No ja nie wiem, ja jestem tylko duchem. Hotel, ciszą markę. Zwariuję. Super, super. Teraz chodźmy. Czy to nie jest znajdźka? Nie wiem, czy dobrze wypatrzyłem, ale trzeba iść gdzieś tam. Ho, ho, ho. Tam coś idzie, jakiś diabeł. To się go zmolestuje. Podejrzewam, że nie mają inteligencji brak, więc jak to ominąłem, to jest spoko. I teraz tak, ten Shishonaki... O, to jest miły człowiek. Tak, też bym spytał. Tak, jeszcze ich gorzej widać, to jest prawda, przez tę nocną porę. No okej. Pytanie gdzie? Skoro gra pokazuje mi tam, to pewnie tam, ale... Hotel Murzynaki. No i no, wystarczy tylko iść. Idziemy. Pójdź, proszę. Głównym wejściem, chociaż... Może naokoło. Zobaczmy, czy gra pozwala na... Boże, ta gra świateł jest tak beznadziejna. Heidel, zobacz, co się dzieje. O! Jest człowiek do zmolestowania, proszę puścić to. Nie, zwariuję z tym. Podejrzewam, że muszę wejść od frontu chyba niestety.
To jest strasznie męczące. To jest koszmarne. O! Nie, to jest pod ten front właśnie, w którym nie mam nie wchodzić, no ale... Może tutaj coś można wejść? To jest jakiś odstęp się zdaje, żeby był, ale... Tędy nie wlezę. Dobra, super. Pokazówkę. Nie ma ich. Okej, wdychamy. No, to nie koniec, moja droga. To trochę tych pierdół było. Magiczna zupa. Błagam, Cage. Spędzili tu noc. 10 osób. 10 trupów będzie. Teraz to. Ostatni rozdział i Lulu. Nawet nie wiem, czy wcześniej nie, bo teraz jest straszne zmulanie. Strasznie mi to męczy. To jest takie niestety minigierki QTE. Fabularnie nic się nie dzieje. Dobra, proszę wyjść, chcę wyjść, chcę już stąd iść. To jest tak ciężkie. Chcę tylko wyjść, może. To już wszystkie te kości obadałam. Drzwi są... właśnie. Tu. Dziura w podłodze. Tylko właśnie to nie jest... Dziurą wyjdziemy?
Nie. Nie, schoda. O, proszę, wyjdź. Oho, cóż to za diabły. Znając życie, muszę iść tędy. Chyba nie da się przegrać tak czy siak, więc... drabina tam jest. Czy Dany będzie mi z niej skorzystać? No właśnie. Pejs zabija. Ech, Cage. Chodzenie tam pewnie nic nie daje. Tam jest das ludzik. Natomiast gdzie jest ta katedra? Jest to, to czy to? Prawdopodobnie tamto. Zresztą... Ciężko mówić o otwartym świecie w jakiś sposób, więc... Dzięki Bogu jest ten Aiden. Bariery jakoś zmalały, albo ona urosła. Tu go można było pewnie wywabiać. Nie, czy my chcemy iść tam? Gdzie widownia się... Ja też się nudzę. To jest strasznie to jest tak koszmarny fragment. Naprawdę. Jezu, są te trzym ci faceci w tych strojach takich śmiesznych. Wystraszył się, rozpłakał. Błagam. Pozwólcie mi odejść już.
Mam tylko iść przed siebie, tam gdzie kamera mi pokazuje. Nie myślę o niczym i powinno być dobrze. Chociaż widzę, że nie do końca. Na stówę krążę. Kolejne nudzenie. Dobra, ja się poddaję. To jest zbyt teraz żmudne. To jest koszmarne. To jest naprawdę, wy nie wiecie jak to jest, ale tym się tak steruje paskudnie, że to jest masakra. Naprawdę, to jest męczarnia. Powiem, kogoś sobie wynajął. Idziemy spać, to jest dobry pomysł, ale wrócimy do tego jutro. No to jest złe, to jest potwornie złe. Mam nadzieję, że gra zapisze mi to wszystko. Niezapisane postępy, ale chyba... Mam nadzieję, że została już jakaś końcóweczka. W ogóle tak, dodatkowa zawartość. Jezu, co to za morda. Bonus. Pakiet projektu. A, tego nie odblokowałem. No dobrze. Takie syfy. Czy wyjaśniło się skąd się wziął Aiden? Jeszcze nic. Ale tego bym nie przypuszczał. Dobra, ja tu sobie zetnę. Powiedzcie rachciach.